Witajcie na naszych starych śmieciach. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo sentymentalny. Mam nadzieję, że się nie popłaczę. Będzie naprawdę wzruszająco. Idę pokazać Wam, jak wyglądała wystawa, jak wyglądała nasza ekspozycja w sezonie 2021. Wystawa w zasadzie można powiedzieć, że już jest zamknięta. Za chwileczkę wyjadą stąd eksponaty. Zaczęliśmy wywozić najpierw takie rzeczy najmniej ważne, czyli zawieźliśmy te wszystkie barierki, te elementy, które odgradzały widzów od samochodów. To też było bardzo ważne. A dzisiaj tych barierek nie ma i idziemy. To miejsce, w którym teraz jesteśmy, to jest nasza księga pamiątkowa, na której wiele osób bardzo zostawiło swój ślad. Recepcja to jak recepcja, natomiast to, co ważne jest, to jest makieta. Bardzo ważny fragment fabryki i to już jest pierwszy film dla Was po to, żebyście chcieli sobie przypomnieć, jak to było, jakim cudownym zjawiskiem wykazaliście się, jak powiedziałem, pomożecie, a Wy powiedzieliście, pomożemy. I wyobraźcie sobie, że bez żadnego, to waży 600-800 kg, trudno powiedzieć, czy z szybami i czy bez. Bardzo to jest ciężkie i poprosiliśmy Was o to, żebyście pomogli. I zwykle po prostu podnieśliście, przyszło ponad 50 osób i zabraliśmy to. Przynieśliśmy, jest to w najlepszym miejscu. Idziemy na wystawę. Idziemy do miejsca, przez które przeszło kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo tych ludzi było naprawdę wiele. Myślę, że kilkaset rozmów, takich bardzo dokładnych przez te 3 lata odbyłem, a kilka tysięcy takich szybkich wymian, bo nie z każdym dało się rozmawiać. To miejsce rozpoczyna dosyć ważny eksponat, Warszawa. To jest model, od którego zaczęła się moja przygoda, od którego zaczęła się moja miłość do motoryzacji. To jest model z 1958 roku, dosyć szczególny. W tym roku w FSO rozpoczął pracę mój dziadek. I jak szukałem samochodu, który chciałem odrestaurować, pierwsza chęć to była właśnie Warszawa. Najpierw myślałem, że to jest Warszawa M20, bo myślałem, że każda Warszawa jest garbata, to jest model M20. Potem się okazało, że to nie jest dokładnie tak, jak się niektórym wydaje. To jest model Warszawa, model 58, potem ta nazwa okazała się modelem 200. Dalej idziemy. Oczywiście całość wystawy otwierają Warszawy. Tu jest pick-up, także bardzo szczególny samochód. Samochód, który został stworzony od nowa, z tego względu, że wszystko w tym samochodzie zostało wymienione praktycznie. Ten element dach, te elementy zostały z oryginalnego samochodu. Cała reszta w zasadzie została odbudowana od podstaw. To był mój drugi albo trzeci, zależy jak liczyć, samochód, który bardzo długo restaurowałem. Jeszcze wtedy miałem 2 lewe ręce do takich samochodów, natomiast nie ukrywam, że bardzo dużo serca włożyłem w ten samochód, bardzo dużo się na nim nauczyłem. Niektórzy mówią, że Warszawa pick-up powstała po to, aby obsługiwać wyścig pokoju. Ja nie ukrywam, że tą Warszawą, tym egzemplarzem otwierałem kilka ładnych lat temu Tour de Pologne. Na pace zapakowałem zabytkowe rowery i jak przejechałem ten Tour de Pologne, tą trasę otwierając ten wyścig, przypomniało mi się, że ja naprawdę kiedyś dużo jeździłem na rowerze, na takich starych rowerach i zacząłem jeździć. O tym zrobimy kiedyś specjalny odcinek. I co? Idziemy dalej. Są Warszawy kolejne. Jest model 223 w wersji sedan i wersji kombi. Tych samochodów w naszym muzeum troszeczkę było. One cyrkulowały, czasami pojawiały się jedne, czasem drugie. Natomiast to są bardzo ważne modele z tego względu, że w 1964 roku, kiedy rozpoczęła się produkcja tej zmodernizowanej Warszawy, my już wiedzieliśmy, że to już jest schyłek tego samochodu, już rozglądaliśmy się za nowym, za następcą samochodu Warszawa. Rok później podpisaliśmy umowę w 1965
na polskiego Fiata. O tym powiem za chwileczkę. W każdym razie tak się zaczyna ta nasza wystawa, pierwsza część, czyli Warszawy. Tam na górze, ponad Warszawami, zobaczycie Warszawę, jeden ze starszych egzemplarzy. To jest samochód, który też ma dosyć szczególne znaczenie z tego względu, że jakby to wam powiedzieć, zrobiliśmy aukcję takiego wraka, takiego samochodu, który, no nie ukrywam, nie rokuje. I wczoraj, wyobraźcie sobie, zadzwonił do mnie właściciel tego samochodu i pytał się, co słychać, jak tam szanse na przyszłość, i pochwalił mi się, że już kończy gromadzić wszelkie części do tego samochodu i wkrótce rozpocznie remont. Wiecie, jak przekazywał pieniądze, przekazywał nam do muzeum ten samochód na chwilę dostania, mówię, kurczę, cały czas będzie stał, nigdy go nie wyremontuje. Minęło kilka miesięcy, a on mówi, że już ma prawie wszystkie rzeczy najważniejsze, w tym oryginalny silnik, taki jak był w tych pierwszych Warszawach, jeszcze z radzieckimi oznaczeniami, i myślę, że to jest fajnie. Ale dobra, my idziemy dalej, wiecie, bo tu mamy syreny i mamy syrenę 101 i 102. Ludzie bardzo często oglądali te samochody. Dzięki temu, że one stoją tak obok siebie, możemy zobaczyć, czym one się różnią. Ja często, oprowadzając was, opowiadałem różne anegdoty o tych samochodach. Jedną z częstszych historii było to, że syrena miała system taki dosyć dziwny bezpieczeństwa, z tego względu, że zamek do drzwi można było się dostać tylko od strony chodnika, czyli od strony pasażera. Kierowca, jak chciał wejść do samochodu, musiał otworzyć zamek od strony pasażera i dopiero wtedy otwierał swoje drzwi. Takie trochę dziwne czasy. Dobra, idziemy dalej. 102. Taka stan znaleziona w stodole. No i motocykle. Zobaczcie, piękne junaki. I Junak, mamy dostawczą wersję, wersję taką zwykłą, powiedzmy dla takiego singla kawalera, ale mamy też wersję, która pełniła funkcje rodzinne. Ja mówiłem zwykle, że to taki motocykl dla rodziny 2+2. I podczas jednej z takich wycieczek gość, który szedł z nami, opowiedział mi, wie pan, nas było 6 rodzeństwa, mieszkaliśmy w Słupsku i jeździliśmy w wakacje prawie w każdy weekend nad morze. Wie pan, to były najpiękniejsze chwile mojego dzieciństwa. Ja mówię, jak to 6? Mówię, ale 6 z rodzicami? Nie, 6 rodzeństwa plus rodzice. Czyli oni w 8 jeździli. On mówił, że rodzice brali najmłodszego z nich między siebie, żeby nie wypadł. Potem się zmieniali. On potem, więc on czasem jechał między rodzicami. Potem, jak już troszeczkę podrośli, to on się wciskał tutaj. Jechali w 6, czyli w 8 osób. Dzisiaj ciężko nam się do zwykłego samochodu zmieścić więcej niż 4 osoby, a oni wtedy jeździli w 8. I powiem szczerze, że właśnie takie opowieści, każdy z tych samochodów, motocykli ma pewną historię. Tak jakby chociażby ta osa. Ta osa nie jest w oryginalnym stanie, tak zupełnie. Ona była odkupiona przez Maćka z kanału, od gościa, który był konstruktorem w WFMC. Ona ma kilka zmian, ale właśnie poczynionych w samej fabryce w warszawskiej wytwórni motocykli. Co chciałem powiedzieć? Fajną rzeczą jest to, myślę, że Artur powinien pokazać, numer nadwozia tego motocykla. 009. Ale my idziemy dalej. Bo idziemy do syrenek. Tych syrenek jest naprawdę masa. 103 i 104. Tych zmian tak dużo nie było. Przede wszystkim zmiana silnika, zmiana kierunku otwierania, zmiana wycieraczek, że to były tak, a tam były tak. Malutkie kierunkowskazy, ale najważniejsza zmiana to tutaj był jeszcze dwucylindrowy silnik, a tu już mamy trzycylindrowy. Powiecie, tak przyjrzycie się i mówicie, że to nie jest ładna syrena, szkoda, że jej nikt nie wyremontował. Ta syrena należy do naszego kolegi Mateusza i wyobraźcie sobie, ile on serca włożył, żeby ten samochód wyremontować i żeby on po remoncie wyglądał właśnie tak. Tak jak wyglądały syreny w latach 80. na ulicach, takie porzucane. Ona jest w pełni sprawna, on tym samochodem był na wielu rajdach.
w tym we Lwowie. Nie wiem, czy ktoś z Was by się odważył pojechać do Lwowa maluchem, dużym Fiatem, a on pojechał z syreną. Myślę, że to był akt dużej odwagi. Ale tu mamy 105. Już ten egzemplarz już wygląda inaczej, już ma te drzwi otwierane tak jak trzeba. Jeszcze ma te cały ten sznyt tej syreny wczesnej 105. Jeszcze nie L Lux. Natomiast ten samochód należy do Artura. Artur nie tego kamerzysty, tylko Artura od autobusu i od kilku innych śmiesznych samochodów od Cinquecento i w ogóle. Ten samochód należał kiedyś do pewnej kobiety, która wygrała go w loterii. Za dużo nie jeździła z tego względu, że nie miała cierpliwości do tego samochodu, nie potrafiła go aż tak bardzo naprawiać. No i dzięki temu dotrwał w oryginalnym stanie. On ma tylko kilka elementów dodatkowo polakierowanych. Muzeum to nie tylko samochody, nie tylko motocykle, ale także różne elementy dodatkowe, w tym okładki ze starych gazet. Tu cała ta ściana to są okładki z motoru. I też taki mój mała prywata, bo chłopaki jak drukowali okładki, które uznali za najciekawsze okładki z 60 wtedy 8 lat istnienia gazety, wydrukowali kilka okładek i to takich okładek dla mnie bardzo bliskich, ponieważ to ja jestem autorem zdjęcia głównego na tej okładce. W motorze przepracowałem kilkanaście lat i muszę Wam powiedzieć, że to były bardzo ciekawe lata. Poznałem kawał naprawdę porządnej motoryzacji. To jest bardzo ważne i łatwiej mi było odnieść się do tych samochodów. Jeździłem naprawdę wszystkim i często zdarzało mi się, że wsiadałem z BMW, Mercedesa, jakiegoś najnowszego modelu, do dużego Fiata Poloneza i muszę Wam powiedzieć, że nie czułem żadnego dyskomfortu, nawet lubiłem takie różnego rodzaju kontrasty i powiem Wam szczerze, że to pozwoliło mi też nabrać takiego dystansu do motoryzacji z tego względu, że wiele z tych samochodów, które tutaj już na wystawie stoją, ja pamiętam jako młodego dziennikarza, młodego fotografa, który fotografował je jako nowe, potem czasy się zmieniły. Dobra, wracamy do syren. Tutaj mamy syreny. Syreny w wersji rolniczej, dostawczej. Te samochody tutaj bardzo ładnie się komponują. Tam mamy syrenę w takim stanie, jak często się znajduje. Takie zniszczone i potem remontuje. Ta syrena R20. Też moglibyście obejrzeć sobie odcinek, jak jechaliśmy kupić, dostać kawałek nadwozia do syreny i muszę Wam powiedzieć, że po filmie zadzwonił do mnie Janek, czyli właściciel wtedy, człowiek, który odrestaurował ten samochód i powiedział, wiesz co, ta syrena, którą dostaliście, to ja tą syrenę kilka lat temu przekazałem gościowi, już nie pamiętam za ile, ona posłużyła jako dawca do tego samochodu, do odrestaurowania. No i ten samochód wrócił i pewnie uratuje kolejną. Tu jest mikrusik, zobaczcie tego mikrusa. Ten mikrus jest mocno zmodyfikowany i nie ukrywam, że niektórzy powiedzą, a to taki trochę kundel. Tylko, że wiecie, z tymi kundlami to niedokładnie jest tak, z tego względu, że ten samochód został tak zmodyfikowany już w latach 60. Jest takie nagranie, odszukacie pewnie zlot mikrusa, to jest kronika z lat 70. I ten samochód już w takiej konfiguracji, w takich dodatkowych listwach, dodatkowych lampach. Zobaczcie, misternie przerobionej tylnej klapie. Brał udział w zlocie mikrusów, bo wiecie, mikrusiarze to byli tacy goście, którzy musieli się bardzo mocno jednoczyć, z tego względu, że to był bardzo, bardzo trudny samochód w naprawach. I wtedy nie było Facebooka, nie było jeszcze żadnych grup i oni między sobą, często pisząc tylko do siebie listy, wymieniali się różnymi spostrzeżeniami na temat tego, jak należy takim samochodem jeździć. Idziemy dalej, mamy znowu syreny. Tu jest takie zagłębie syren, między innymi syrena już taka późna LK, 105L niby Lux, ale już zobaczcie, czarne lampki, czarny uśmiech, to już był zmierzch syreny. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić, że w roku 83, kiedy produkowaliśmy już Poloneza, dużego Fiata, małego Fiata, coś takiego jeszcze mogło być produkowane. No niestety, rzeczywistość była taka, że nawet wtedy nikt tego nie chciał kupować.
te syreny z ostatnich lat naprawdę długo czekały na swoich nabywców. Ja pamiętam początek lat 90., kiedy już miałem prawie 18 lat, zanim jeszcze wyrobiliśmy prawo jazdy, kupowało się taką syrenę za dobrą flaszkę, katowało w lesie i porzucało. Jedynym wartościowym elementem z takiego samochodu była tylna oś, bo służyła do robienia przyczepek. Dobra, tu już koniec, ale wracamy do dużych Fiatów. I co my tu mamy? W tym jakże cudownym miejscu możecie zobaczyć sobie, jak wyglądały duże Fiaty, jak one się zmieniały. Mamy włoski pierwowzór naszego Fiata z 1968 roku. O jednym i drugim nakręciliśmy film. Ten kręciliśmy mniej więcej rok temu, w grudniu 2020 roku. To była jedna z pierwszych jazd po remoncie. Natomiast o tym zupełnie niedawno nakręciliśmy właśnie taki filmik o tym, jak wyglądał ten włoski pierwowzór, więc zachęcam do oglądania. Tutaj trochę się lampy psują niekiedy, migają, ale mniejsza z tym. To jest chyba coś źle podłączonego. To jeszcze są stare lampy. Potem opowiem Wam w kolejnej części o nowych lampach. Idziemy dalej. Tych Fiatów jest naprawdę dużo. Myślę, że ta kolekcja jest imponująca. Natomiast pokażę Wam jedną rzecz, z której ja naprawdę jestem bardzo dumny. To jest to, co miałem w garażu, to, co sobie przywiozłem. To jest brud, to nie jest zardzewiałe. Elementy do dużego Fiata. One tak sobie czekały u mnie w garażu. Nie wiedziałem, kiedy to zrobię i w pewnym momencie, kiedy robiliśmy wystrój tej ściany, nam czegoś brakowało. Powiedziałem, kurczę, jaki to fajnie by wyglądało, gdyby tak cały samochód zrobić. No i się udało. No i stoimy też w tym miejscu, ja Wam też pokażę, bo cały ten ciąg produkcyjny, on legł, był ustawiony zupełnie w innym miejscu. W pierwszym sezonie tutaj ciasno stały maluchy, tam duże Fiaty. Natomiast pamiętam, jak przyszliśmy i z chłopakami, i jedną dziewczyną, odkręcaliśmy to, przekręcaliśmy i przestawialiśmy tylko po to, żeby w tym miejscu stało dużo więcej i dużo ciekawiej były prezentowane właśnie te duże Fiaty, do których zawsze mieliśmy bardzo szczególny sentyment. O, a to jest Yellow Bahama. Bardzo szczególny samochód, należy do Czarka. Czarek przeprowadzał tutaj w tym miejscu wywiad z Robertem Muchą. Też jest z nami w muzeum od samego początku. Tych samochodów jest sporo. Idziemy dalej. Ale po tej stronie są maluchy. Ja tak skaczę, bo to nasze muzeum tak troszeczkę chronologicznie jest ustawione, że w tym czasie, kiedy już były produkowane duże Fiaty, za chwileczkę dołączyły do nich maluchy. I o ile w przypadku dużego Fiata włoska wersja bardzo różni się od polskiej, to w przypadku malucha tych różnic naprawdę wiele nie ma. Oprócz znaczka niewiele te samochody się różniły. Tutaj one też celowo postawiliśmy je na początku z włoskim Fiatem 500, z tego względu, że Maluch był tak naprawdę technicznym rozwinięciem Fiata 500. Bardzo podobna konstrukcja, w sensie, że z tyłu silnik, bardzo wiele elementów w ogóle pasuje. Rozstaw kół, rozstaw osi jest bardzo zbliżony. I też podobne zadanie było. Włoski Fiat 500, można powiedzieć, że zmotoryzował Włochy, przyczynił się do tego, że motoryzacja trafiła do każdego Włocha. Natomiast Maluch był takim samochodem, który miał mieć takie zadanie właśnie w Polsce. Ale idziemy dalej. Tych samochodów w naszym muzeum naprawdę jest sporo. Mamy tutaj też rajdówki. Mamy też kilka Fiatów, pick-upów. I zobaczcie, moja perełka, czyli duży Fiat, jeszcze w wersji klasycznej. Czyli ma stary przód, starą deskę. Oczywiście jest to końcówka przejściówki, więc już jest plastikowa atrapa. Natomiast wedle Piotra Wiewióry, człowieka, który uczył mnie o dużych Fiatach, dopiero w 1975 tak naprawdę ruszyła na poważnie produkcja dużego Fiata w wersji pick-up. Tutaj wiele elementów, które podczas odnawiania naprawdę były unikatowych. Zobaczcie na przykład tylną pakę.
W normalnym pick-upie te elementy są metalowe, tam zaraz chwileczkę w kolejnym może pokażemy. Natomiast tutaj ten samochód wygląda tak, jak właśnie wyglądał. Obok drugi pick-up, jakże unikatowy. Samochód, który został wysłany do Stanów Zjednoczonych. Chcieliśmy podbić amerykański rynek. No i co wam powiem, nie udało się. Samochód wrócił. O tym samochodzie również nakręciliśmy bardzo fajny odcinek. Bardzo fajny, no. Ja tam występuję, więc niekoniecznie jest bardzo fajny. Ale samochód jest fajny, więc chociażby ze względu na samochód możecie obejrzeć. Tu mamy kolejne dwa pick-upy i to są pick-upy, o których, o ile ten pick-up to taki w miarę zwykły pick-up, ładny kolor, ładnie odrestaurowany, to ten pick-up, Artur powinien pokazać od przodu, zobaczyć jak to wygląda, zobacz, on jest naprawdę dużo szerszy. To jest samochód zrobiony rzemieślniczy, on nigdy nie powstał, w tej formie w fabryce samochodów osobowych, w żadnym OBR-ze ani w dziale krótkiej serii. On powstał u rzemieślnika, który poszerzył. Te misterne połączenia tych elementów. To wszystko sprawia, że ten samochód jest naprawdę bardzo wyjątkowy. W pełni zasługuje na żółte tablice. Idziemy dalej. I o ile tamten samochód jest dłuższy i szerszy, to ten jest tylko dłuższy, ale za to mamy limuzynę. Przy czym to nie jest taka limuzyna dla Blake'a Carringtona, tylko takie samochody w latach 70., potem w 80. jeszcze obsługiwały biura turystyczne, wożąc głównie, można powiedzieć, turystów przede wszystkim wizowych, tych, którzy zostawiali grubsze pieniądze. Tu jest zwykły Fiacik, bardzo fajny wczesny MR, bardzo fajne kombi, no i maluchy dalej. Te maluchy się zmieniają, tam mamy bardzo różne wersje, które wcześniej oglądaliśmy, jest mój pomarańczowy maluszek. Mamy tu bardzo fajne FL-e, ale mamy tutaj również Bisa. I to, jak on wyglądał, czyli maluch z otwieraną tylną klapą. Dla mnie to trochę dziwne, ale ciągle są osoby, które nie wiedziały, że aż taki, że taki maluch występował. Obok niego, moim zdaniem najciekawsze i chyba też rynek zweryfikował, że najdroższe maluchy, czyli Bosmale, samochody, które dzisiaj są zdecydowanie zbyt drogie, ale jak to mówią, nie ma nic droższego od pieniędzy. Ludzie, chcąc wrócić w czasie, chcąc wspominać dawne czasy, często kupują sobie takie samochody. Tych samochodów nie zrobiono zbyt wiele, więc cena automatycznie rośnie. O tym samochodziku zrobiliśmy film i naprawdę był dobry. Idziemy sobie dalej. Mamy tutaj taką małą alejkę dużych Fiatów. I znowu tutaj te dwa Fiaty, czyli 127 i 132 były montowane również na żeranie, więc one są taką odskocznią. Ale mamy też Fiata, a w zasadzie Seata 133, czyli bardzo ciekawy samochód, który był zbudowany nie jak się niektórzy spodziewają na bazie 127, tylko na bazie Fiata Seata 850, bo tu jest tylna, z tyłu jest silnik. Lampy prawie jak w maluchu, z przodu dokładnie takie jak w maluchu. Wygląda to jak nadmuchany maluch. I ten samochód w latach 70., na początku 80. cieszył się sporą popularnością i sprzedawany był pod marką Fiat, ale na znaczku jest wyraźne zastrzeżenie Fiat Costruzione Seat. Włosi brali sobie, już mówili, ok, to ładny samochód, ale to Hiszpanie go opracowali. Tu mamy zupełnie inne spojrzenie na 850 w wersję Vignale i X19, samochód, który powstał trochę przez przypadek, trochę z różnych innych powodów. Tak naprawdę cały zespół napędowy Fiat 128, ale z tyłu, silnik centralnie, w zasadzie nie z tyłu, znaczy z tyłu za fotelami, ale centralnie, bo nad tylną osią. Z tyłu schowany jeszcze Seat 850. Tu oczywiście kilka ciekawych samochodów. Tu sobie zawsze śpiewam, coś być musi do cholery za zakrętem. No i eleganty. Dla niektórych maluchy, które nie mają wartości. Natomiast to się już zmienia. Te samochody nabierają zupełnie innej wartości. Taki maluch bez przebiegu to dzisiaj jest kilkadziesiąt tysięcy. Tam mamy nadwozie i takiego zupełnego zgniłka.
Ten nasz maluch z filmu stoi w innym miejscu, pokażę wam go później. Tych samochodów tutaj duże Fiaty, oczywiście w pewnym momencie już nie możemy mówić, że to jest polski Fiat. Wtedy się zmieniło, już było to FSO 1500, FSO 125P. Karetka, oryginalna karetka z kolumny transportu w Mińsku Mazowieckim, ale ona nigdy nie była oklejona. W związku z tym postanowiłem uszanować to i zostawić ją w takim nieoklejonej wersji. To jest samochód, który kilka lat temu wyciągnąłem ze złomu w Mińsku Mazowieckim właśnie. Miał jechać już do Huty. Wtedy jeszcze było coś takiego jak Forum Polskiej Motoryzacji, czasy przedfacebookowe. Ktoś napisał, że stoi taki samochód na złomie. Niewiele się zastanawiałem, pojechałem, dogadałem. Kosztowała wtedy chyba 600 zł. Przypiąłem lawetę, oczywiście wtedy jeszcze nawet nie miałem prawa jazdy. Przywiozłem. Kilka lat później sobie stała. Potem odpaliliśmy ten samochód na Festiwal Nitów i Korozji. Wtedy z Tymonem ze Złomnika, Tymonem Złomnikiem, pojechaliśmy na rajd. Oczywiście wygraliśmy, bo ta karetka wyglądała koszmarnie. I jak ona sobie wygrała, to stwierdziłem, że zasługuje na remont. Potem w zasadzie kilka miesięcy po Nitach pojechała bezpośrednio do Ciepielowa, do Pawła, który wyremontował ten samochód. I ten samochód w tej chwili cieszy, pokazuje, że można zrobić. Zanim się zapytacie, co z karetkami z naszego filmu, powiem, ta karetka, tą wrocławską, którą ratowaliśmy, którą myliśmy, za chwileczkę się pojawi, niestety nie na wystawie, bo wystawa za chwileczkę znika, ale pokażemy ją jako coś zupełnie nowego. Tutaj stoję przed zupełnym zakończeniem produkcji dużych Fiatów. FSO 1500 produkowane były tylko do wakacji 91 roku. Ten samochód właśnie jest z końcówki produkcji. 91 rok, wtedy już były duże Fiaty kombi tylko w kolorze takim albo w granatowym i wciąż znajdowały nabywców. Gorzej było z sedanami i tak jak mamy, pewnie oglądaliście i pamiętacie odcinek o najstarszym Fiacie kombi, który pewnie wróci niedługo, tak mamy tutaj najmłodszego, jednego z młodszych. I to jest też samochód, który widział się z Polonezem Caro, o którym też ostatnio oglądaliście odcinek. Tu mamy natomiast rzecz, niektórzy mówią, że graciarnie, niektórzy mówią, że piknik. Czas wspomnień. Mój pierwszy Zenit 12XP. Pierwszym moim aparatem była Smiena 8M. Potem pamiętam, jak bardzo się cieszyłem, jak kupiłem właśnie Zenita 12XP. Najpierw chciałem kupić sobie TTL-kę, ale to było coś lepszego. Mamy popularnego Moskwicza, Azaka, jak niektórzy mówią. Dużo innych fajnych samochodzików, rowerów, telewizorów. Mój Pentacon 6TL, średnioformatowy aparat. Takich rzeczy tutaj naprawdę jest bardzo wiele. Gitara, potwornie rozstrojona na pewno. Popularny definek na każdym pikniku. Coś takiego oczywiście musiało być. Tych rzeczy tu jest bardzo dużo. I nie ukrywam, że ludzie, którzy tędy przechodzą, mówią o takim sentymencie, o różnych elementach z tego miejsca. Natomiast my idziemy dalej. Tutaj, tu jest ciemno. Tu schowaliśmy w tym roku. Malucha. I to już jest ostatni maluch. Na dworze. Malucha, które nigdy nie zostały wyprodukowane do końca. Oczywiście w filmie, jak pokazaliśmy, że ten samochód ma 10 km przebiegu. Oczywiście rozgorzała się dyskusja. Poczekajcie, mówiłem 10? Tak, 10 km. Że to niemożliwe, że on został rozmontowany. Uwierzcie mi, że oglądaliśmy go bardzo dokładnie. I no co wam powiem. Ten samochód nigdy nie jeździł po drodze, a licznik, te 10 km mają wszystkie nowe liczniki, które można kupić. Na tym polega kalibracja tych i kontrola, że pierwsze 10 km jechały na takim urządzeniu pomiarowym, pomiarowo kalibrujący. Dobra,
Ten odcinek możecie sobie obejrzeć, a my idziemy, zobaczcie, my tu mamy wydział montażu Poloneza. To jest oryginalna tablica, którą znaleźliśmy w fabryce. Była na zakładzie, gdzie montowano Polonezy, leżała sobie z boku. W zasadzie to ona była przywalona, jakaś półka była z niej zrobiona. My ją odnaleźliśmy, ale idziemy do Polonezów i zobaczcie coś, co jest niesamowitego, a mianowicie jedyne miejsce na świecie, gdzie możecie sobie zobaczyć wszystkie Polonezy. Ja może odsunę, bo będziecie znowu mówili, że brykała zasłania fajne rzeczy. Mamy Poloneza z początku produkcji, jeszcze z tabliczką licencja Fiat, Poloneza w wersji trzydrzwiowej oraz Poloneza coupé. I jakby tego było mało, mamy również Poloneza w wersji jamnik, czyli bardzo krótką serię wtedy. Powstały tylko dwa egzemplarze, niestety zostały zniszczone. Ten został odbudowany, stworzona replika przez FSO Pomorze. Zrobili coś niesamowitego. Za nim stoi Polonez w wersji milicyjnej i tutaj cała rodzina Polonezów. Wersja eksportowa, wersja resortowa. Resortowa, czyli lakier metalik, dwulitrowy silnik. Wiecie, w resortowe Polonezy miały trudne zadanie. Oni musieli ścigać tych, co jeździli normalnymi Polonezami. Nie wystarczył zwykły Polonez. Tutaj kolejny samochód. Ten jest najbardziej wypasiony. A ten jest najbardziej biedny, czyli Polonez, absolutnie brak czegokolwiek, czyli Polonez, który nie ma listew, wycieraczki, obrotomierza, lusterka, zderzaki. Taka wersja najbardziej ogołocona, ale wiecie co? Wtedy, kiedy sprzedawali te Polonezy, gdyby ktoś chciał sprzedać Poloneza bez kół, to i tak znaleźliby się chętni. Kolejna rzecz. Samochód, który został stworzony przez Adama Dowgirda, mojego bardzo serdecznego kolegi. Samochód, który jest bardzo wierną repliką samochodu, którym ścigał się Marian Bublewicz, jeden z moim zdaniem bardziej utalentowanych polskich kierowców rajdowych. Samochód, który tutaj do naszego muzeum przyjechał na emeryturę. Adam mówi, że w tej chwili ten samochód naprawdę zasłużył mu się. On bardzo dużo nim przejechał. Dzisiaj trudno mu rywalizować z takimi samochodami, które mają dużo większy budżet. To już nie są takie rzeczy tanie. To nie są tanie rzeczy niestety. W związku z tym Adam w tej chwili ściga się troszeczkę innymi samochodami. Ten samochód ma emeryturę właśnie u nas. I może kiedyś nakręcimy odcinek właśnie jak się jeździ takim samochodem. Pojedziemy może na jakiś odcinek, na którym jeździł Marian Bublewicz. Kolejny samochód, o którym też robiliśmy odcinek, jak go wieźliśmy do naszego muzeum, Polonez z Simru, z Wydziału Politechniki Warszawskiej. Samochód na hydropneumatycznym zawieszeniu. Muszę wam powiedzieć, że jeździłem nim. Jak się go odpala, to on tak ładnie podnosi się jak Citroen do góry. No i to jest fajny samochód. Za nim kolejny bardzo ważny samochód dla mnie. To jest mój ukochany Truck. Ja kupiłem go, już nie pamiętam dokładnie ile lat temu. Ten odcinek, ten samochód możecie też kojarzyć z jednego z odcinków Legend PRL-u, kiedy z Patrykiem jeździmy, no i w którym nie dokręciłem kół i prawie zgubiliśmy koło. Samochód to była pierwsza jazda po remoncie, ale to jest bardzo szczególny samochód. Zaraz Artur poproszę o nagranie tutaj tego zbliżenia, z tego względu, że on, jak każdy, kto potrafi czytać cyferki, to zauważy, że ten samochód ma szyby znacznie starsze. To jest jeden ze starszych Trucków, a szyby ma z 82 roku, a konkretnie z lipca 82 roku. Więc otrzymał Truck drzwi od wersji trzydrzwiowej. Wersję trzydrzwiową bardzo krótko produkowano i przez 6 lat te drzwi czekały. Ten samochód miał dużo szczęścia, ponieważ pracował w lodziarni, więc pracował tak naprawdę od czerwca do powiedzmy września. Za nim kolejny samochód, o którym też robiliśmy odcinek, czyli mój ulubiony Meszek. Samochód, który w zasadzie już jechał na złom i którego go z tego złomu wróciliśmy. Dobra, tu mamy
poloneza traka, ale w wersji z silnikiem wysokoprężnym, z nowszym przodem i moim zdaniem bardzo ciekawego traka, który należy do Zbyszka. On tak trochę wyżej stoi, nie wiem czy wiecie dlaczego. Powiem tak, to jest samochód, który został zmontowany przez syndyka masy upadłościowej po bankructwie fabryki samochodów dostawczych w Nysie, czyli co mogę powiedzieć, szerokie nadwozie i on jest wyżej. Ciekawe, kto powie dlaczego, mam nadzieję, że odpowiecie. To jest jeden z kilkudziesięciu zmontowanych ostatnich traków. Tu mamy znowu polonezy, znowu polonezy. Niektórzy, mówimy tutaj, starsi ludzie jeździli do kościoła i karetki. Karetek uratowaliśmy dużo ze złomu. Ta karetka to nie jest ten egzemplarz, który ratowaliśmy razem z Czarkiem. Natomiast tu mamy kolejne. Karetka na bazie kombi, czyli samochód lecznictwa otwartego, takimi polonezami jeździła krew, jeździli lekarze do wizyt domowych. Przed nim polonez w wersji kombi, wersja policyjna, przepraszam. Samochód, który tutaj też się cieszy dosyć sporym powodzeniem. I kolejna rzecz, myślę, że to jest ogromna sprawa, a mianowicie polonezy analogi. Polonezów analogów zostało wyprodukowanych 7 sztuk. W zasadzie produkcja to trudno to nazwać z tego względu, że te samochody zostały wytworzone metodami chałupniczymi niemalże. Niestety to widać. Powstało 7 sztuk. Tu mamy 3 sztuki. Myślę, że to jest bardzo dużo. Można zobaczyć sobie, jak to wyglądało. To jest taka próba stworzenia czegoś na bazie poloneza na kanwie sukcesu, który w miarę jakoś się te polonezy rozprzedawały. Po wykupieniu fabryki przez Koreańczyków projekt zaniechano, prototypy sprzedano, no ale na szczęście trafiły do nas przez kolekcjonerów. Dwa z nich należą do Maćka, jeden należy do Piotrka. Idziemy dalej. Tak jak mówiliśmy, polonezy. Dobra. Często zadajecie nam pytanie, czy to jest miejsce, gdzie lakierowano samochody. Tu widać dokładnie kabina obróbki gruntu na mokro. Na parterze w lakierni odbywała się przede wszystkim obróbka tego gruntu. Te samochody przyjeżdżały po kataforezie, po zanurzaniu. Trzeba było przygotować, zanim pojechały piętro wyżej do właściwej lakierni. I mamy tutaj już te polonezy, które były produkowane od 1991 roku, mamy wczesne karo, ale nie tak wczesne jak te z naszego filmu, które pewnie oglądaliście. A jeśli nie, to warto nadrobić. Tu mamy dalej polonezy następne i nasz przebój. Samochód, który jest wyjątkowy, a film o tym samochodzie obejrzało już ponad 300 tysięcy osób. Myślę, że to jest rekord jak na nasze możliwości. Polonez z pakietem Orciari, silnik rowera, pełno wypasu. Ten samochód kosztował ponad 30 tysięcy. Jeżeli uwzględnimy, że od tamtego czasu poziom inflacji to jest sporo ponad 140%, czyli dzisiaj ten Polonez by kosztował ponad 80 tysięcy. Nie wiem, czy FSO do roku 2020 zdołałoby jeszcze kilka razy zmodyfikować Poloneza, no ale nie wiem, czy ktoś by kupił. Dalej mamy poloneza Atu. Wczesne polonezy Atu jeszcze się nie nazywały polonez Atu, tylko nazywały się FSO Atu. Tu mamy wersję, którą niestety nie dokończyliśmy. Tu powinny być takie naklejki. A tutaj taka paska, pas, napis limited. No niestety, czasu nam naprawdę zabrakło. Zanim kolejny samochód do Bartka, jednego z naszych przewodników. On kiedyś wpadł tutaj do nas na chwilę, jakieś prace robiliśmy i tak wsiąkł i 3 lata z nami spędził już. Bardzo wypasione, fajne Atu, klimatyzacja, elektryka, pełen wypas. No i co? A za nim najkrócej produkowany polonez, tylko 3 lata, może trochę więcej wyprodukowali pewnie niż Coupé i 3D, no ale też bardzo unikatowy polonez. Wcześniej takie stały, oczywiście plastikowy dach, piękna listwa maskująca łączenie plastikowej nadbudówki z
metalowym nadwoziem. Myślę, że idealnym komentarzem do tego sposobu łączenia jest tablica rejestracyjna. Tak, ale to nie po polsku, tylko trzeba by to sobie przetłumaczyć na język angielski. Co dalej? Ale mówiłem o tym, że Poloneza kombi produkowaliśmy bardzo krótko, znaczy fabryka produkowała, bo Polacy byli na tyle przedsiębiorczym narodem, że skoro fabryka nie robiła modelu kombi, oni zrobili sobie coś takiego. Była specjalna klapa do Poloneza Karo, która zmieniała samochód i można było spokojnie otworzyć klapę, przewieźć rzeczy jak w zwykłym kombi. Tu można było włożyć telewizor. Wiecie, kiedyś telewizory nie były takie płaskie jak dzisiaj, tylko troszeczkę szersze, troszeczkę większe. I jedną rzecz jeszcze Wam pokażę. Zobaczcie sobie. Tu mamy schowanego Poloneza. Ten Polonez przez całe życie jeździł po fabryce. Jeździli nim elektrycy, aż do pewnego zdarzenia. Nie mogę powiedzieć w jakich okolicznościach, bo pewnie ktoś by się obraził, ale ten samochód dostał dzwona, nie opłacało się go naprawiać. Ja nie ukrywam, że z przyjemnością go kupiłem. On, silnik prawie że odpala, nie jest najgorszy. Nie wiem, czy kiedyś go wyremontujemy, czy zostawimy go jako takie świadectwo. Tutaj mamy różne rodzaje jeszcze notatek tych wszystkich, którzy jeździli tym samochodem, jeździli nim, tak jak już wcześniej mówiłem, elektrycy. Tych samochodów w tym muzeum u nas w tym roku było ponad 300. Pytacie, ile dokładnie, to w zasadzie to się zmieniało z dnia na dzień, z tego względu, że jednego dnia coś kupowaliśmy, niekiedy coś wyjeżdżało do remontu, do serwisu, więc wystawa w tym roku tak oscylowała między 320, w tej chwili jest ponad 340 samochodów i muszę Wam powiedzieć, że to jest naprawdę sporo. I drugą rzecz, którą Wam powiem, że prawie o każdym z nich mogę coś opowiedzieć. Wiele z nich ma bardzo szczególną historię i dzisiejszy odcinek chyba należy już skończyć. Jeżeli macie ochotę, wspierajcie nas choćby zakupem takich koszulek, za chwileczkę ciągle pytacie nas o Patronite'a. Za chwileczkę będzie uruchomiony specjalna możliwość wspierania, tak aby można było wesprzeć nas 5-10 zł, może więcej. Jeżeli jeszcze dzisiaj nie ma tego linku pod tym filmem, to poczekajcie, zajrzyjcie tutaj za tydzień. Myślę, że za tydzień już tego Patronite'a uruchomimy. Co więcej chciałem powiedzieć. Dzisiaj przeszliśmy po samochodach, ten odcinek i tak będzie długi, dużo opowiedziałem, natomiast muszę Wam powiedzieć, że ja o tym miejscu mógłbym opowiadać godzinami i naprawdę godzinami. Zwykle wycieczka trwa 1,5 do 2 godzin. Ja takich znajomych, którzy czasami przychodzili, potrafiłem, mój rekord to jest 3,5 godziny gadania o samochodach. Więc dzisiaj ten odcinek już ma ponad 45 minut, więc znowu jest bardzo długo. Na tym kończymy, ale pamiętajcie, że za tydzień będzie kolejny odcinek, opowiemy o kolejnych samochodach. A dzisiaj, no co dzisiaj? Dzisiaj mówię Wam do widzenia, trzymajcie się, graty dają radę, a my wrócimy.